Oto chrzcielnica w przepięknym kościele cerkwi nad rzeką w Filipiach, tam gdzie została ochrzczona Lidia, pierwsza chrześcijanka Europy. I przepięknie opisuje to święty Łukasz, mówiąc, że gdy słuchała Pawła, który przyszedł tutaj nad tą rzekę w dzień szabatu, to Pan Bóg otworzył jej serce i poprosiła o chrzest. I warto sobie to przypominać i uświadamiać. To Pan Bóg otwiera serce. My mamy głosić, mamy znaleźć sposobność, mamy szukać momentów, kiedy rzeczywiście ktoś gdzieś będzie w stanie usłyszeć, ale to Pan Bóg otwiera serce. Do nas należy tylko albo aż głoszenie Słowa Bożego, znalezienie dobrej okazji, wyjście do ludzi, nawet gdyby to było nad rzeką. Pan Bóg otwiera serce. Wtedy Lidia prosi o chrzest i dzieją się cuda. Powstaje wspólnota chrześcijan w Filipiach, pierwsza wspólnota chrześcijan na kontynencie europejskim.